Assalamu alaikum. Abu Abdullah al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu urodził się 10 stycznia 626 roku, zmarł 10 października 680 roku. Znany jest również jako Husayn ibn Ali lub Imam Husayn. Był wnukiem proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam oraz synem Alego ibn Abi Taliba i córki Muhammada Fatimy, a także był młodszym bratem Hasana ibn Alego radi Allahu anhuma. Zarówno Hasan, jak i Husayn zostali nazwani przez proroka. Aby uczcić narodziny Husayna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam złożył w ofierze barana, a Fatima ogoliła mu głowę i ofiarowała taką samą wagę włosów w srebrze jako jałmużnę. Jest on trzecim szyickim imamem po swoim bracie Hasanie. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam opisał Husayna i jego brata Hasana jako panów rajskiej młodzieży. Imam Husayn radiallahu anhu urodził się w Medynie i był jeszcze dzieckiem, gdy zmarł jego dziadek Muhammad. Husayn początkowo wychowywał się w domu proroka. Rodzina utworzona z małżeństwa Alego i Fatimy radiallahu anhuma była wielokrotnie chwalona przez Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Istnieje wiele narracji ukazujących miłość proroka do Hasana i Husayna. Na przykład nosił ich na ramionach lub kładł ich na swojej piersi i całował brzuch. Niektóre z tych doniesień mogą sugerować niewielką preferencję Muhammada dla Hasana przed Husaynem lub wskazywać, że Hasan był bardziej podobny do swojego dziadka. Inne hadisy tego rodzaju to: kto ich kocha, kocha mnie, a kto ich nienawidzi, nienawidzi mnie. Opowiada się również, że wysłannik Allaha wziął pod swój płaszcz Alego, Fatimę, Hasana i Husayna i nazwał ich Ahlul Bayt i stwierdził, że są wolni od wszelkiego grzechu i zanieczyszczenia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilkakrotnie prorokował o incydencie w Karbali. Na przykład dał małą butelkę ziemi Salamie i powiedział jej, że ziemia w butelce zamieni się w krew po zabiciu Husayna. Podczas kalifatu jego ojca Alego, Husayn wraz z braćmi Hasanem i Muhammadem ibn al-Hanafiya oraz jego kuzynem Abdullahem ibn Jafarem byli jednymi z najbliższych sojuszników Alego, radiallahu anhuma. Pozostali przy nim, towarzysząc mu na polach bitew. Według raportu Tabariego, Husayn był jednym z głównych zwolenników Alego, którzy zostali publicznie przeklęci na rozkaz Muawii. Muawija był założycielem i pierwszym kalifem kalifatu Umayyadów i piątym kalifem zaraz po czterech kalifach Rashidun, czyli po Abu Bakrze, Umarze, Utmanie i Alim. Po zabójstwie Alego posłuchał swojego brata i uznał traktat Hasan Muawija, pomimo sugestii, aby postąpić inaczej. W 9-letnim okresie między abdykacją Hasana w 660 roku a jego śmiercią w 669 roku naszej ery, Hasan i Husayn wycofali się do Medyny, próbując trzymać się z daleka od zaangażowania politycznego za lub przeciw Muawii. Po śmierci Hasana, kiedy Irakijczycy zwrócili się do Husayna w sprawie powstania, Husayn polecił im czekać, dopóki Muawija żyje z powodu traktatu pokojowego zawartego z Hasanem. Przed śmiercią Muawija wyznaczył swojego syna Jazida jako swojego następcę, wbrew traktatowi Hasan-Muawija. Kiedy Muawija zmarł w 680 roku, Jazid zażądał, aby Husayn przysiągł mu wierność. Husayn odmówił. W konsekwencji w 679 roku opuścił Medynę, swoje rodzinne miasto,
aby schronić się w Mekce. Tam ludzie z Kufy wysłali do niego listy, zaprosili go do siebie i poprosili, aby był ich imamem i przysięgli mu wierność. W drodze Husajna do Kufy z orszakiem około 70 ludzi, jego karawana została przechwycona przez 1000-osobową armię kalifa Jazida w pewnej odległości od Kufy. Został zmuszony do wyruszenia na północ i rozbicia obozu na równinie Karbali, 70 km na północ od Kufy, w dniu 2 października 680 roku, czyli drugiego dnia Muharram 61 roku Hidżry, gdzie wkrótce potem przybyła większa armia Umajjadów, licząca 4000 wojowników pod dowództwem Umara ibn Saada. Negocjacje nie powiodły się po tym, jak gubernator Umajjadów Ubaid Allah ibn Ziyad odmówił Husajnowi bezpiecznego przejścia. W przeciwnym razie należy go ujarzmić siłą, a aby go zmusić, rozkazał ibn Saadowi odmówić jemu i jego towarzyszom dostępu do rzeki Eufrat. Na trasie prowadzącej do rzeki stacjonowało 500 jeźdźców ibn Saada. Husajn i jego towarzysze pozostali bez wody przez 3 dni, zanim grupa 50 ludzi prowadzona przez jego przyrodniego brata Abbasa zdołała dostać się do rzeki. Mogli napełnić tylko 20 bukłaków. Armia ruszyła w kierunku obozu Husajna wieczorem 9 października. Husajn wysłał Abbasa, aby poprosił ibn Saada, aby poczekał do następnego ranka, aby mogli rozważyć sprawę. Ibn Saad zgodził się na to wytchnienie. Husajn powiedział swoim ludziom, że wszyscy mogą odejść wraz z rodziną pod osłoną nocy, ponieważ ich przeciwnicy tylko jego chcieli. Bardzo niewielu skorzystało z tej możliwości. Poczyniono przygotowania do obrony. Namioty połączono i przywiązano do siebie, a za namiotami wykopano rów i wypełniono drewnem gotowym do podpalenia w przypadku ataku. Husajn i jego zwolennicy spędzili resztę nocy na modlitwie. 10 października doszło do bitwy o Karbale, podczas której żołnierze Umajjadów wahali się przed bezpośrednim atakiem na Husajna, jednak został trafiony strzałą w usta, gdy poszedł nad rzekę napić się. Zebrał swoją krew w miseczkę z dłoni i rzucił ku niebu, skarżąc się Bogu na swoje cierpienie. Później został otoczony i uderzony w głowę przez Malika ibn Nusajra. Cios przeciął jego kaptur od płaszcza, który Husajn zdjął, przeklinając napastnika. Nałożył czepek na głowę i owinął ją turbanem, aby zatamować krwawienie. Ibn Nusajr chwycił zakrwawiony płaszcz i wycofał się. Ibn Saad zbliżył się do namiotów, a siostra Husajna, Zainab, poskarżyła mu się: Umarze bin Saad, żołnierze Umajjadów rzucili się na Husajna i zranili go w rękę i ramię. Upadł na ziemię twarzą do dołu, a napastnik Sinan ibn Anas dźgnął go nożem i ściął mu głowę. 70 lub 72 osoby zginęły po stronie Husajna, z których około 20 było potomkami Abu Taliba, ojca Alego. Obejmowało to 2 synów Husajna, 6 jego braci ze strony ojca, 3 synów Hasana, 3 synów Dżafara ibn Abi Taliba oraz 3 synów i 3 wnuków Akila ibn Abi Taliba. Po bitwie Husajna rozebrano, a jego miecz, buty i bagaż zabrano. Skonfiskowano również kobiecą biżuterię i płaszcze. Istnieją doniesienia o ponad 60 ranach na ciele Husajna, który został następnie zadeptany końmi, co wcześniej polecił ibn Ziyad. Towarzyszy Husajna ścięto. W armii ibn Saada było 88 zabitych, których pochowano przed jego wyjazdem. Po jego odejściu członkowie plemienia Banu Asad z pobliskiej wioski Gadiriya pochowali bez głowy ciało towarzyszy Husajna.
Zabójstwo wnuka Muhammada sallallahu alaihi wasallam wstrząsnęło społecznością muzułmańską. Przed bitwą o Karbale społeczność muzułmańska była podzielona na dwie frakcje polityczne. Niemniej jednak nie rozwinęła się sekta religijna z odrębnymi doktrynami teologicznymi i specyficznym zestawem rytuałów. To Karbala nadała tej wczesnej partii Alego odrębną tożsamość religijną i pomogła przekształcić ją w odrębną sektę religijną. Grobowiec Husajna ibn Alego znajduje się w mieście Karbala, około 90 km na południowy zachód od Bagdadu. Powstał on prawdopodobnie dwa wieki po wydarzeniu w Karbali i był przebudowywany i rozbudowywany aż do XIII wieku Hidżry. Miejsce to początkowo nie miało budynku i zostało oznaczone prostym znakiem. Następnie w III wieku Hidżry zbudowano na nim pomnik, a z czasem wokół niego rozbudowano miasto Karbala. Szyici uważają pielgrzymki do grobu Husajna za źródło boskich błogosławieństw i nagród. Zgodnie z tradycją szyicką, pierwszą taką wizytę złożył syn Husajna, Ali Zain al-Abidin i pozostali przy życiu członkowie rodziny. Uważa się, że gleba Karbali ma cudowne działanie lecznicze. Bitwa pod Karbalą zajmuje centralne miejsce w szyickiej historii, tradycji i teologii i jest często przytaczana w szyickiej literaturze. Dla szyitów cierpienie i śmierć Husajna stały się symbolem poświęcenia w walce dobra ze złem, sprawiedliwości i prawdy z niesprawiedliwością i fałszem. Bitwa jest upamiętniana przez wielu muzułmanów, zwłaszcza szyitów, podczas corocznego 10-dniowego okresu miesiąca Muharram, którego kulminacją jest 10 dzień miesiąca, znany jako dzień Aszura. Husajn i jego towarzysze są powszechnie uważani za męczenników, zarówno przez muzułmanów sunnickich, jak i szyickich.